Prorosyjscy separatyści zaatakowali jednostkę Państwowej Straży Granicznej Ukrainy w Ługańsku. Od kilkunastu godzin trwa szturm. W walkach zginęło co najmniej pięciu prorosyjskich bojowników. Rosja przygotowuje natomiast swój projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji na Ukrainie. Szturm rozpoczął się o 4 nad ranem. Bojownicy zajęli dom znajdujący się w pobliżu jednostki Straży Granicznej. Prowadzą z niego ostrzał. W ataku bierze udział około 400 bojowników, którzy używają broni maszynowej oraz granatników. Wspierają ich snajperzy. Funkcjonariusze służby granicznej bronią się sami. Nie otrzymali na razie wsparcia ze strony ukraińskich sił antyterrorystycznych. Wysłano myśliwce, jednak nie mogą one prowadzić ostrzału w mieście. Zaraz, żeby rozumiały, idę bij. Walki cały czas trwają w Ługańsku. Jednostka Straży Granicznej utrzymuje swoje pozycje oraz jednocześnie walczy. Ich sytuacja jest bardzo trudna. Oni robią wszystko, aby obronić granicę i wypełnić swoje obowiązki, aż do momentu, w którym wyczyszczą całkowicie obszar z terrorystów i bojowników. Póki my nie oczyścimy terytorium całkowicie od terrorystów i bojowników. Rosja chce przedłożyć swój projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywający do natychmiastowego położenia kresu przemocy na Ukrainie. Projekt zakłada również powstanie korytarzy humanitarnych na wschodzie Ukrainy. Projekt rezolucji ONZ będzie zawierać wezwanie do natychmiastowego zaprzestania przemocy i rozpoczęcia rzeczywistych negocjacji w celu ustanowienia stabilnego i wiarygodnego zawieszenia broni. Według prokuratury generalnej Ukrainy wsparcie przez Rosjan nielegalnych ugrupowań separatystycznych doprowadziło do śmierci 122 osób. Tymczasem na linii Kijów-Moskwa jest pewien postęp. Ukraiński Naftohaz wpłacił Gazpromowi ponad 780 milionów dolarów za gaz. Rosja uzależniła od tej wpłaty dalsze negocjacje gazowe. Przesunęła również z 2 na 9 czerwca wprowadzenie systemu przedpłatowego za transfer gazu. Szef rosyjskiego Gazpromu oświadczył, że może zaproponować Ukrainie nie mniej niż 385 dolarów za 1000 metrów sześciennych gazu. Warunkiem jest jednak uregulowanie dotychczasowych zobowiązań.